Cześć. Z tej strony Piotr Gankiewicz oraz Patryk Huzarski. Cześć. Witam Was w szesnastym odcinku, ale bynajmniej nie ostatnim. Kurs dotyczącego programowania oraz tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka C Sharp oraz platformy.NET Core. Dzisiaj będziemy sobie kontynuowali to, co zaczęliśmy ostatnio: czyli dokończymy uwierzytelnianie po stronie API i tak dalej. Ale na początek, oczywiście, pytanie od Patryka. Okej, okay, więc ostatnio mówiłeś, rozmawialiśmy o wyżytelnianiu, o tokenach. Mówisz, że to takie proste. Więc tutaj takie pytanie o wyżytelnianiu o i o kontrola. Mm -hmm. Rozumiem, że handler przetwarza komendę, ale nie zwraca wartości. a jeżeli ja bym chciał pokazać ten, ten token, to w jaki sposób ja mogę go pobrać? Okej, okay, to jest bardzo dobre pytanie, bo właśnie wczoraj, przynajmniej nie wczoraj, tylko ostatnio powiedziałem, że to jest proste do kończenia i w teorii jest proste, ale jest jeden drobny haczyk. I już mówię, na czym to polega. No więc, tak, w naszym tutaj kontrolerze od logowania, który sobie zdefiniowaliśmy po prostu, ha, znaczy nie zdefiniowaliśmy go, trzeba powiedzieć, tego miałeś zdefiniować, jakby, ale problem był taki, że w naszym komend handlerze, powiedzmy, że byłby to jakiś login handler, załóżmy, mieliśmy flow na zasadzie e, zaloguj po stronie API, czyli user service login async, następnie stwórz token, no i następnie co dalej? No bo stworzył się token, ale nasz, nasz common handel nie zwraca żadnego wyniku. To jest tylko komenda, która jest przetwarzona. No i teraz w jaki sposób to pobrać? No więc tak naprawdę e, tym pytaniem myślę w ogóle zaczniemy ten e, zaczniemy ten odcinek i tak naprawdę, żeby to pobrać, e, to na to są powiedzmy różne, różne sposoby i my przejdziemy do czegoś takiego, co się nazywa po prostu cashowaniem. Patryk, ty coś o o cache'u podejrzewam słyszałeś chyba. Coś tam słyszałem o cache'u, ale ogólnie chętnie się więcej dowiem, ja ogólnie wiem tylko o w przeglądarkach i takie tam niuanse. Okej, okay, no więc ogólnie z casingiem chodzi o to, że po prostu, e, czy mamy coś po stronie serwera w pamięci, załóżmy, że mam na przykład jakąś kolekcję danych, które są często. które często zwracana, więc na przykład często szłoby zapytanie do bazy danych. W związku z tym, skoro ona jest powiedzmy w miarę stała, a nie zamiast zbyt często to jaki jest sens, aby za każdym razem bardzo danych odpytywać, jakby tworzyć niepotrzebne zapytanie, obciążać serwer, czekać na to zapytanie. Prościej zdecydowanie jest tak naprawdę zatrzymać to, trzymać taką kolekcję w pamięci i ją zwracać po prostu z pamięci w błyskawiczny sposób, właśnie dzięki mechanizmowi cachowania naszych danych. Więc zaczniemy sobie od rzeczy następującej. Zainstalujemy sobie w naszym API um, bibliotekę do obsługi właśnie kesza I aby to zrobić w naszym API e, oraz e, w infrastrukturze dodamy tutaj następującą bibliotekę pochodzącą e, od Microsoftu oczywiście i ona się nazywa Microsoft ASP.NET Core um, Extensions, nie, przepraszam, Caching Memory. Jeszcze sobie upewnię się tutaj, że podałem poprawną nazwę. Sekunda. Ok, przejdźmy najpierw do infrastruktury. Więc tutaj sobie dodajmy Microsoft Extensions, Caching Memory. Niech będzie tutaj. Caching. Ok, wersja 1.1 się zgadza. I teraz sobie zróbmy dotnet Restore, czyli przejdźmy do naszego infrastructure, dotnet Restore. OK. Mamy nasz cache. No i teraz co z tym cache możemy zrobić? Więc sobie zacznijmy tak naprawdę od stworzenia naszego login handlera, aby naszą komendę login poprawnie przetworzyć. Więc w naszych handlerach dodajmy sobie na przykład mamy users, create user. W ogóle zrobiliśmy, a nie, musimy najpierw zrobić w ogóle komendę login. Powiedzmy, że ona będzie siedziała w namespace o nazwie, a niech będzie w usersach sobie siedzieć, bez większego znaczenia. Niech to będzie login i-comment i tutaj będą dwie właściwości, czyli e-mail oraz hasło. OK, mamy te dwie właściwości i następnie stworzyłem sobie do tego, do tej komendy handlera, czyli będziemy tutaj mieli gdzieś poniżej w handlers login handler A handler i to będzie oczywiście I Common Handler. od Odlogin. OK. OK. I teraz po kolei, co my będziemy z tym loginem tutaj dokładnie robić. Więc na pewno będziemy chcieli użyć user-serwisu. Czyli iUserService, service, tutaj na pewno będziemy się przychodzić sobie do naszego handlera I user service i to będzie read only, oczywiście user service. Następnie następnie nasz JDBT handler, czyli coś, co nam posłuży właśnie do generowania naszych tokenów, też read only. OK. Eee, czy my go nazwaliśmy JWT-Hander? Dobrze. Aha, miałem literówkę oczywiście jedną. Więc JW, JWT-Hander, teraz się zgadza. I na samym końcu chcemy użyć naszego mechanizmu kaszowania. i to się akurat nazywa w najprostszej wersji I memory cache, co jak sama nazwa wskazuje, czy mamy to w pamięci naszego API. Ponieważ jest też możliwość użyć specjalnych, że powiem, serwerów do cache'owania, na przykład Redisa bądź memcached, w których możemy trzymać na przykład taki rozproszony, rozproszony serwer do trzymania danych w pamięci z ale o tym może kiedy indziej. Więc najprostszy przypadek iMemoryCache, to pochodzi właśnie z tej biblioteki Microsoftowej. No i teraz konstruktor do naszego login handlera, czyli te trzy rzeczy musimy sobie przekazać. IJWTHandler oraz nasz memory cache. Super. Um, no i sobie przypiszmy nasze pola. Memory cache, e, cache po prostu. O, cache, tutaj zmienimy sobie na cache również. Cache. Ok, no i teraz flow naszego logowania jest dość prosty, czyli najpierw wywołujemy naszym user serwisie login async metodę login i tu od razu jedna poprawka z po ostatnim odcinku, bo też się zagalopowałem w jednym momencie, a dokładnie w metodzie logowania, czyli w naszym user serwisie, w tej metodzie logowania, tutaj mamy jeden drobny, niedrobny, ale błąd. Chodzi o to, że w naszej metodzie login w tym miejscu oczywiście nie chcemy tworzyć nowego salta, tylko tak naprawdę bierzemy już nasz istniejący salt z naszego usera oczywiście, bo inaczej bierzemy kolejny losowy, bezpieczny salt, co nie miały sensu. I tak naprawdę bazując na salcie, który już mamy naszego usera tworzymy hasła dla przekazanego hasła i porównujemy, czy są poprawne. Także tutaj poprawka odnosi się do tego odcinka. Poza tym jest wszystko tutaj jak najbardziej poprawne. No i teraz wróćmy do naszego command handlera. Zatem mamy login. pobierzmy sobie teraz użytkownika. Czyli nasz użytkownik to będzie po prostu await user service get async. Ponieważ jak dobrze wiemy, w naszym tokenie JWT zapisujemy również rolę. Zatem musimy sobie tutaj pobrać użytkownika, aby wiedzieć, jaką rolę przypisać naszego tokena. Czyli JWT handler create token. To będzie comment dla naszego e-maila. Być może potem przerzucimy się na user edika po prostu user.row OK, tutaj musimy sobie dać naszego user.dto rolę, ponieważ to nie było wcześniej tutaj mapowane, więc tu będzie nasza rola. Przypominam, że ta rola oczywiście pochodzi z naszego user.cs, czyli stąd, a wszystko jest mapowane automatycznie za pomocą automapera, czyli za pomocą tego. Zatem tu będziemy mieli rolę poprawną. No i na sam koniec, chcemy w jakiś sposób zapisać sobie do naszego cache'a nasz token. Cache' ma dwie proste metody, czyli tak naprawdę set gdzie przekazujemy dowolny obiekt, jak widzimy object, najpierw dowolny klucz, czyli na przykład klucz może być cokolwiek, ale najczęściej jest to jakiś prosty string, jakiś ciąg prostych znaków, oraz dowolny obiekt e, dowolny, na przykład klasę bądź strukturę, przekazujemy jako parametr i to traktujemy taki cache jako taki dictionary, czyli podajemy jakiś klucz, e, w naszym słowniku dostajemy wartość, jeżeli istnieje i to jest sama magia cache, bo to jest trzymane w pamięci, więc mamy do tego błyskawiczny dostęp. Więc cóżmy sobie teraz, aby się że tak powiem nie pomylić. Prosty extension method dla naszego Kesha. Czyli tutaj dajemy sobie cache extensions. New C -sharp class cache extensions. I oczywiście będzie to klasa statyczna. I tutaj będziemy mieli dwie metody. W sumie nawet trzy metody. Więc pierwsza metoda o nazwie set JWT. Ona będzie rozszerzeniem do naszego memory Kesha. I za jej pomocą będziemy po prostu sobie przechowywać nasz tokenik. Czyli iMemoryCache na wejście, cache. Następnie przekażemy jakiś identyfikator w postaci GUIDA naszego tokena. No i na samym końcu nasz obiekt, czyli nasz JWT DTO, czyli nasz token. Czyli jak widzimy, mamy coś takiego. Tu jeszcze GUID. Tutaj nasz DTOS. I teraz, co my chcemy zrobić? Chcemy wziąć nasz cache. właśnie metodę set, która nam. Ustawi jakiś klucz tutaj, czyli to będzie jakiś klucz unikalny i następnie nasz token. No i na samym końcu dobrze byłoby, aby to nie się działo w pamięci na zawsze. No, tak naprawdę, po co ma to się w pamięci na zawsze? Ponieważ ten token pobierzemy raz przy uwyższeniu i go potem yy, chcemy go wyczyścić, żeby nam niepotrzebnie zajmował pamięć serwera. Oczywiście trzeba pamiętać, że serwer ma ograniczoną pamięć, więc trzeba rozważnie myśleć o tym, co chcemy cache'ować, aby czasem z tą pamięcią, że powiem kolokwialnie, nie przegiąć. Więc powiedzmy, że po 5 sekundach nasz cache ma stąd wylecieć. Czyli nie nasz cache, tylko nasz token. I następnie druga metoda, czyli nasz pobieranie naszego cache'a, czyli jwd.to get jwt. I tu również przekażemy sobie nasz memory cache na wejście, czyli nasz token id. I następnie znowu do jakiegoś klucza, włamy teraz metodę get. To już jest metoda generyczna, mówimy, że chcemy otrzymać obiekt typu JWTDTO. On jest oczywiście serializowany i deserializowany za pomocą tego iMemoryCache pod spodem. No i co, tutaj chcemy pobrać jakiś klucz i zwrócić nasz JWTDTO. I na sam koniec tak naprawdę metoda, która nam ten klucz poprawnie stworzy, aby samemu nie tworzyć tutaj dwa razy stringa. Jeżeli mamy dwa razy stworzyć jakiegoś stringa dla klucza, zawsze lepiej sobie stworzyć metodę, która nam taki klucz wygeneruje dla podanych argumentów, bo zawsze można się w jakiś sposób pomylić, więc powiedzmy, że metoda się będzie nazywała po prostu gate JWT key. JWT key. Ona przemie na wejście nasz token id i zwróci nam stringa w takiej postaci po prostu JWT myślnik token id. I tak naprawdę to będzie nasz unikalny klucz a unikalny ponieważ gwarantuje nam to że na wyjściu dostajemy jakiegoś guida. Więc nasza metoda będzie wyglądała tutaj tak. Pobierz klucz dla naszego tokena tutaj oraz poniżej też pobierz klucz dla seta oraz dla geta. czyli bardzo proste. I ostatnia rzecz którą robimy w naszym handlerze to po prostu sobie set JWT, czyli nasz extension method. Token ID. E, przepraszam. E, o właśnie, teraz kolejna rzecz, w jaki sposób przekazać ten token ID. No więc za pomocą naszej komendy dajemy sobie tutaj pole nowe o nazwie token ID. Token ID coś takiego. Więc tutaj będzie również comment token ID i przekazujemy nasz token. No i w tym momencie mamy wszystko zapisane ładnie w cache. U. Więc powstaje pytanie, jak to pobrać? No więc musimy sobie teraz stworzyć metodę tak naprawdę od, um, od logowania, nasz endpoint. Więc sobie stworzymy tutaj jakiś nowy kontroler. Powiedzmy, że to będzie się nazywało login controller. Czyli tu będzie nasz nowy login controller. To oczywiście będzie liczyło po naszym API controller base. I tutaj na wejście dostaniemy nasz naszego dispatcher'a oraz nasz cache, czyli będziemy mieli tutaj nowy o, private read-only i memory cache cache. OK, więc tutaj jeszcze musimy mieć konstruktor, więc tu będzie nasz konstruktor z Command dispatcherem, no jeszcze z naszym Cache'em, czyli i memory cache cache. Przyprzymy sobie nasz cache. I teraz cały endpoint do logowania, czyli pojedyncza operacja typu http post. Czyli niech to będzie asynchroniczna operacja oczywiście. Zwróci nam action Resulta, tak jak w większości tych sytuacji. I na wejście do naszego posta przekażemy sobie po prostu naszą komendę o nazwie login. Czyli login, command Tutaj oczywiście usingi wszędzie, bo jest ich sporo dodania. No i tutaj w naszym poście mówimy tak. Oczywiście command dispatcher, czyli wywołaj naszą komendę i handlera dla logowania. No, ale wcześniej musimy sobie w jakiś sposób stworzyć nasz nowy token ID, ponieważ widzimy to mamy tutaj. No i chcemy, aby to tym się zajął serwer, czyli powiedzmy tutaj bardzo prosty sposób command token ID. Równa się guid, new guid. Kolejny using do guida. I na samym końcu, w jaki sposób pobrać nasz token? No, po prostu jdwt równa się cache.get, czyli wywołujemy nasz extension method zdefiniowany tutaj wcześniej. Set JWT był używany w login handlerze. Tutaj, aby ten token zapisać do naszego IDK, a tutaj będziemy wywoływać teraz um, getJWT dla tego samego id-ka, use poziomu kontrolera, aby się do tego tokena dobrać, czyli getJWT dla naszego comment token id. Tutaj możemy sobie teraz zwrócić nasz token, oczywiście using, czyli return JSON od JWT. No i w taki prosty sposób, ale dość wyrafinowany, załatwiliśmy to, że tak powiem, w jaki sposób pobrać dane z naszego, z naszego handlera. Jak po prostu pobrać nasz token. Ostatnia jeszcze rzecz, którą musimy tutaj zrobić, to musimy dodać w naszym startupie tutaj e, do naszych serwisów, czyli naszego kontenera IOC, services add memory cache, aby nasz framework ASP.NET Core wiedział w jaki sposób wszyknąć instancję interfejsu i memory cache. I teraz tak naprawdę to wszystko będzie działało poprawnie, więc tutaj możemy sobie tą metodę wywalić. Ona była taka, taka testowa. Oraz e, możemy tutaj przejść do naszego user controllera i póki co tego też się pozbyć, bo to również było testowo, a chcemy, aby nam działy testy. I to w sumie było wszystko, co musieliśmy w tym przypadku zrobić, aby do tego tokena się dostać z poziomu handlera w taki zgrabny sposób. I tutaj na pewno się pojawia pytanie, dlaczego tak robić? E, na przykład, dlaczego musimy używać tego handlera, dlaczego nasz handler nie może zwrócić jakiegoś wyniku, i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ, tak jak wspomniałem, dążymy tutaj do wykorzystania wzorca CQS, czyli Command and Query Separation. Staramy się rozbić operacje zapisu, czyli wykonywane jakby z poziomu comment, od operacji odczytu, czyli naszych query, w taki sposób, aby one były całkowicie rozdzielne, ponieważ dzięki takiej strukturze naszej aplikacji możemy potem w łatwy sposób ją tak naprawdę skalować na metody służące tylko do czytu oraz na metody służące tylko do zapisu, a co za tym idzie jeszcze dalej, możemy w łatwy sposób dodawać tak naprawdę bazy danych, gdzie na przykład mamy taką specjalizowaną bazę danych, gdzie mamy dane przeznaczone już tylko do czytu. I to właśnie jest możliwe za pomocą stosowania tego wzorca CQS w naszej aplikacji, który potem rozbijamy, rozszerzamy właśnie o takie podejście architektoniczne, czyli jakby wykorzystujemy prosty wzorc CQS, czyli rozbicie command od query, czyli rozbicie operacji metod od zapisu. Na tak o nazwie CQRS, czyli command and query. E, e, no, responsibility, separation responsibility e, który tak naprawdę służy nam do tego, aby ten wzorzec CQS zaimplementować w postaci architektonicznej. Już mając na kanale odtwornieniu bazy danych z, z danymi, tylko odczytu. Do Dlatego dobrze z tego się stosować, ponieważ e, stosując nawet takie aplikacji, która na ten moment nie jest jakaś duża, możemy potem w łatwy sposób ją bardzo mocno rozbudować bez większych zmian, właśnie w postaci, aby mieć nawet taką aplikację e, praktycznie, jeżeli chcemy, rozproszoną lub jakiejkolwiek w postaci. Dzięki temu, że tego CQS-a tutaj używamy dla takich prostych komend. Zresztą, jeżeli o tym pomyślicie w taki sposób, tak naprawdę e, nawet takie tokeny bardzo często się trzymają w bazie danych, ponieważ potem chciałby się je usunąć, chciałby się je odświeżyć i tak dalej. Więc po prostu my tutaj sobie go trzymamy w cache'u, e, ale w zwykłej aplikacji byście go trzymali w bazie danych i tak byście go później pobrali w jakiś sposób. Czy to, jeżeli nie z cache'a, jak zrobiliśmy tutaj, w taki prosty sposób, to byście go pobrali z, ba z bazy danych. Więc to, te, to, te, to, co ja tutaj, przepraszam, e, zrobiłem. Czyli. E, Czyli to, co ja tutaj zastosowałem, właśnie to, że wyciągamy ten nasz token z naszego cach'a, to jest jak najbardziej naturalne, bo tak się po prostu robi. Zatem, tak to działa od tej strony. Teraz jeszcze jest jedna ważna kwestia, ponieważ jak zobaczymy sobie, próbując uruchomić naszą aplikację, okaże się, że nasze testy niestety nie do końca działają. Co jest spowodowane tak naprawdę brakiem jednego piku? Okay. No i jak widzimy tutaj, nasze testy end-to-end -end niestety nie działają. No nie działają z prostego z powodu, ponieważ nasz projekt z testami próbuje wczytać settingsy, które nie istnieją. Zatem, co musimy zrobić w tym celu? Musimy wziąć tutaj nasz app settings, czyli ten pliczek i przerzucić go, znaczy nie przerzucić, tylko go skopiować tutaj, ponieważ nasz projekt z testami, próbując uruchomić API, on próbuje wczytać jakby również pliki należące tego API, a próbuje wczytać ze swojego folderu, czyli dokładnie tutaj z tego bin debuga. Więc musi posiadać swój własny, pliczek, e, z testa, znaczy pliczek, swój własny plik z konfiguracją, aby potrafić wczytać te settingsy, te ustawienia. Tutaj jest to, jest ciekawe, że na przykład w takim projekcie z testami możemy sobie tutaj dać dowolne ustawienia, co oczywiście jest jak najbardziej pożądane, bo na przykład w tym miejscu chcielibyśmy się podpiąć do bazy danych z testowymi danymi, e, podpiąć testowy klucz przekładać zupełnie inne ustawienia, więc to jest jak najbardziej pożądany efekt. Ale aby, on, aby go w pełni uzyskać, aby to zadziałało, musimy zrobić jeszcze jedną ważną rzecz. Naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ten nasz projekt musi oczywiście posiadać e, również nasze, chwileczkę, token już posiada, zobaczmy, JWT Bearer. Okej, okay, tego nie musi posiadać, czyli to jest ok, ale musi posiadać naprawdę jeden taki ważny wpis. Albo przerwać na chwilkę? Tak, tak. Ten Bearer często się z tym spotykam. No? To zawsze przy, przy tokenach. Co to, co, to co to jest za. Bo chodzi, chodzi o to, jeżeli mamy token authorization, mamy różne sposoby uwierzytelniania. Na przykład basic authorization, gdzie tak naprawdę w naszym headerze przekazalibyśmy tylko hasło oraz hasło dwukropek tam e-mail, czy tam e-mail dwukropek hasło, czy tam login dwukropek hasło przekazane w postaci stringa enkodowanego jako base64, na który byśmy napisali authorization basic. I nasz stream. Więc za pomocą jakby tego basic'a, bear'era i tak dalej mówimy naszemu serwerowi, czy naszemu API, jaki rodzaj to jest uwierzelniania. I ten bear'er akurat tak się wzięło, że oznacza jakby nies sącego z tego, co dobrze kojarzę. Czyli to jakby jest bear'er, jeżeli widzimy bear'er, to nam się jednoznacznie kojarzy z jakimś uwierzelnianiem opartym na tokenach. Tak jest po prostu konwencja. Dobra, okej, okay. rozumiem. Okay. To, co musimy tutaj zrobić w naszym projekcie z testami end to wskazać, aby ten pliczek, czyli upsettings.json był zawsze w trakcie builda po prostu kopiowany. Więc to jest bardzo proste. Tworzymy sobie tutaj nowy wpis item group w naszym csproj i mówimy tak content include zatem nasz plik upsettings.json include i tutaj pokazujemy copy to output output directory równe i dajmy sobie Preserve Newest, po prostu, że jeżeli jest nowa wersja, to nadpisz. W innym przypadku nie nadpisuj, bo nie ma sensu. I tak naprawdę to nam zrobi tyle, że chcemy, aby ten pliczek się zawsze kopiował do naszego bin debuga, ponieważ nasz, nasze testy end-to-end -end będą uruchamiane jakby z tego folderu, z tej, tej deletki Więc tu musi być ten plik, ponieważ on jest wymagany przez nasze API. I tutaj spróbujmy sobie teraz testy uruchomić, zobaczmy, co się stanie. O, nie tutaj, tylko. Naprawdę przejdźmy do projektu z testami end-to-end.NET Test. I widzimy, znowu jest fail. No i teraz zobaczmy, co jest nie tak. Brakuje mu JWT Bearera. No to sobie zróbmy tutaj. Dodajmy sobie tego naszego brakującego birera jako dll bo widocznie też on musi wczytać. Czy jeszcze raz zróbmy tutaj sudo dotnet restore. Dotnet okay, restore. Jeszcze raz dotnet test. No, i okej, okay, jest dobrze. Nasze wszystkie testy przeszły, czyli past four. Super, czyli testy poprawione, mamy absettingsty, możemy sobie tutaj podpiąć dowolną bazę danych, jakbyśmy taki używali. No i po prostu mieć w ładny sposób e, własne ustawienia dla naszego projektu z testami integracyjnymi. No ale teraz, tak naprawdę, pomyślmy. Mamy nasz projekt API, w naszym API używamy naszego user repository. No i domyślam się, że nie chcielibyśmy, aby tak naprawdę. Ta kolekcja była zawsze tutaj, no bo to są jakieś przykładowe konta. Więc chcemy, aby tu było po prostu czyste repozytorium. Tak, mimo że z pamięci, mimo że to nie jest was danych, nie chcemy, aby tu były jakieś dane na start. Chcemy, aby to było czyste. Więc jak sobie teraz próbujemy uruchomić znowu nasze testy, no to dostajemy błąd, bo na przykład w pierwszym teście będziemy próbowali pobrać użytkownika user1.email.com. No ale on już nie będzie istniał, ponieważ w tym momencie usunęliśmy ten kawałek kodu. Więc co możemy z tym fantem, że tak zrobić? Widzimy, one failed, tak ponieważ nasz test User Controller User Controller Test ten nasz test w samej góry już nie zadziała, no bo nasz użytkownik nie istnieje. Nasze testowe konta 3 zostały usunięte z naszego repozytorium. Co możemy zrobić? No więc możemy sobie stworzyć naprawdę logikę odpowiedzialną za tworzenie danych na start aplikacji, to się bardzo często robi, i ją kontrolować, mówić, True lub false. Załaduj dane, lub ich nie ładuj. Zależnie znaczy, czy je potrzebujemy, czy nie. Zatem służymy sobie teraz nowy serwis. Nazwijmy go po prostu I Data Initializer, czyli inicjalizator danych. I tutaj dajemy jedną metodę, będącą asynchroniczną. Nazwijmy po prostu seed. Tak się często mówi, że się dane siduje, Czyli seed async. Taki zapis. No, i teraz sobie ten interfejs zaimplementujmy. Tutaj jeszcze sobie dajmy nasz marker, aby nam się automatycznie ładnie e, wstrzyknął do naszego kontenera, dodał do naszego kontenera IOC autofakowego. Teraz sobie go zaimplementujmy. Ok. Tak jak wspomniałem, zawsze będę się starał pokazywać pewien element infrastruktury w, e, w kolejnych odcinkach. No więc powiedzmy, że chcielibyśmy. Być zdolni jakoś logować informacje naszych danych. Teraz nie mówię o logowaniu do aplikacji, tylko o logowaniu na przykład w postaci zapisu tekstowego, bądź tekst na konsoli, że jakiś coś się dzieje. Na przykład dowolny tekst, który sobie podamy, wywołała się ta metoda. Został stworzony użytkownik i tak dalej. Chcemy sobie być w stanie to logować. No więc zróbmy to na przykładzie naszego data initializera, czyli upieczmy dwie pieczenie na jednym ogniu. Zatem teraz sobie służmy tutaj konstruktor. Data initializer. I chcemy przyjąć na wejście nasz I User Service. oraz chcemy przyjąć jeszcze na ten moment tak zwany logger. iLogger to jest interfejs, który pochodzi również z frameworka ASP.NET Core. Możemy tutaj tak naprawdę użyć dowolnego innego mechanizmu logowania np. nloga, bądź kibany, lk, lk stacka, elasticsearcha, cokolwiek chcemy, ale użyjemy domyślnego, ponieważ jest prosty, spełni nasze oczekiwania na ten moment. Więc iLogger podajemy tutaj oczywiście typ generyczny, musimy podać, takie zmaganie, czyli mówimy od Data Initializer. W niektórych logerach nie trzeba podawać jakiegoś typu, w innych trzeba, w tym akurat trzeba, czyli e, logger generyczny dla tego typu, dla tejże klasy. No i sobie go teraz przypiszmy do naszych pól. E, Interest Only, ach, dobra, nie w ten sposób, czyli private, read Only a user service oraz i logger od data initializer logger OK. dobra no i teraz chcemy w jakiś sposób sobie dodać po prostu dane no więc powiedzmy tak, powiedzmy, że chcemy najpierw może zalogować jakieś info. Załóżmy, że nasza metoda startuje. No i co możemy robić? Możemy naprawdę logować na różne sposoby. Czyli mamy różne poziomy logowania, czyli coś takiego jak trace, debug information, critical i tak dalej. Jak sobie w po prostu ASP.net core logging, bądź po prostu log levels, to jest z góry przyjęty taki standard, że mamy różne poziomy logowania, tak aby w łatwy sposób rozróżnić, czy coś jest bardzo ważne, czy nie. Czy na przykład jest coś krytycznym błędem. Czy po prostu jest jakimś warningiem, bądź jakąś, jakąś informacją debugowania, która nie jest dla nas tak bardzo istotna. Zobaczmy, log, level. Gdzieś tutaj to było. Trace. Ok, mamy tutaj ile poziom logowania? No więc mamy 6 poziomów logowania. Najmniej istotnym jest trace, potem debug, information, warning, error oraz critical. Więc powiedzmy, że to, że to będzie naszym tracem, czyli log trace, i nazwijmy to initializing data. Powiedzmy, że coś takiego się dzieje. I na samym końcu powiedzmy, że log trace data was initialized. No i teraz sobie stwórzmy powiedzmy 10 kontur użytkowników, czyli zrobimy sobie bardzo prostą pętlę od 1 do 11 tam do imię szczególnego 10 bądź imię 11 obojętne. I po prostu sobie stwórzmy tutaj naszych użytkowników, przynajmniej for. for. Um, I ponieważ taka jedna ważna sprawa, ponieważ to wszystko będą jakby taski, czyli nasza metoda User Service create async, czyli ta metoda. Create async eee, register async, przepraszam, tworzy użytkownika. No ale ta metoda tak naprawdę. Jest synchroniczna, prawda? Czyli za to nam taska. Oczywiście możemy tutaj za każdym razem zrobić awaita, ale w teorii, gdybyśmy chcieli, powiedzmy, załóżmy inną sytuację, że odbytujemy jakiś serwer bądź baz danych o ile zasobów, na 10 zasobów, i załóżmy, że nie interesuje nas to, w jakiej kolejności przyjdą, tylko chcemy, żeby przyszło wszystkie naraz, my sobie potem przefiltrujemy, więc zamiast zrobić await, 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 await w i tak dalej, 10 razy, to możemy zrobić bardzo prostą rzecz, czyli zrobić sobie nową kolekcję naszych tasków, powiedzmy, nowa lista od tasków. I teraz mówimy tak, tasks.add, czyli po prostu dodaj element do kolekcji, dodaj nowe zadanie. Wywołajmy tą metodę i na samym końcu zrób await task when all, czyli tak naprawdę odpal wszystkie zadania synchronicznie i jak się skończą to lecimy dalej. Zamiast za każdym razem wywoływać awaita na tych poszczególnych zadaniach. Także to jest bardziej optymalny sposób. Coś takiego. No i teraz nasza metoda Register Async. Od razu jedna drobna zmiana. W naszym register async dajemy sobie jeden dodatkowy parametr na start, czyli przejdźmy do naszego register async. Chcemy sobie jakby podać nasz user id sami z siebie. To się nam przyda w późniejszej części. Na ten moment po prostu dodajemy tyle, że będziemy sobie sami w stanie przekazać nasz user id. Czyli tutaj również poprawny register async. Poniżej tutaj będzie również user id na wejście przekazane. Czyli tutaj poprawmy konstruktor. OK. I teraz po prostu weźmy w naszym IDataInitializer. W jego implementacji tutaj zróbmy tak. var user id, się goit, newgoit. Sobie jeszcze przypiszę na przykład nasz username, że to będzie po prostu user. Od i, czyli user 1, 2, 3 dalej aż o 10. No i przekażmy nasze parametry po kolei, czyli user ID, potem nasz e-mail. No to będzie po prostu, e, tak naprawdę, username. Małpa, powiedzmy test.com, cokolwiek co ma sens. I następnie przekażmy nas username. Hasłem będzie secret dla każdego. No i rolą będzie po prostu user. Czyli tutaj sobie stworzymy naszych użytkowników. A poniżej sobie stworzymy również administratorów. Powiedzmy, że będziemy mieli trzech administratorów, czyli naprawdę kopiemy kopiujemy ten kod. Tylko mówimy, że będzie się nazywał admin. Będzie miał rolę admin. No i sobie stworzymy tutaj trzech. Czytajmy od jedynki, żeby zaczynało. Tutaj również od jedynki. Czyli mamy trzech adminów. No i na ten moment w sumie to jest wszystko, co chcemy tutaj zrobić. No i teraz pytanie, w jaki sposób tego, tego initializera użyć? Jak się sobie go kontrolować? Zatem możemy przejść do naszej ustawienia aplikacji, czyli do general settings i przechodzić tutaj prosty parametr o nazwie seed data, boolean seed data. Czyli jeżeli true to wtedy jakby zassać te dane, zainicjalizuj naszą aplikację bądź bazę danych tymi danymi, a jeżeli false to nie. Więc w naszych app settingsach mówimy po prostu tyle. App settings seed data true. OK. I również poniżej, w naszych testach end-to-end, -end, zróbmy sobie seed data na true. Jeszcze musimy tutaj, nie, tutaj, tutaj już ustawienie mamy zarejestrowane naszym IOC, więc tego nie musimy robić. Zatem to, co jeszcze musimy zrobić na sam koniec, to wybrać jakieś miejsce, w którym te dane chcemy zainicjalizować. Najprostszym sposobem, tak naprawdę, w tym przypadku, będzie po prostu zrobienie tego w tej metodzie configure. Oczywiście może to być np. osobna metoda, bądź jakiś endpoint API od tego, bądź cokolwiek innego, ale w tym momencie wystarczy, wystarczy dosłownie to zrobić w tym miejscu, więc powiedzmy tyle: powiedzmy sobie nasze ustawienia, czyli nasze general settings w tym przypadku, czyli znowu app application services, tak jak to było dokładnie tutaj. Get service. Um, general settings: ok, coś takiego, czyli podobnie. Um, ok. Czyli podobnie jak to było w przypadku ustawień do naszych JWT tokenów, pobieramy sobie tutaj nasze general settingsy i następnie sprawdzamy, czy nasza flaga seed data jest ustawiona na true albo na false, aby, aby zainicjalizować naszą e, bazę danych. Zatem mówimy tak: if general settings seed data, no to wtedy po prostu robimy rzecz następującą. <laughs> Jeżeli General Settings seed data jest ustawione jest true, to wtedy pobieramy naszego kontenera IOC, nasz IDataInitializer, Initializer, metodę Seed Async. No i to wszystko. Czyli General Settings, e, Var Data Initializer, równa się App Application Services, get Service, iData Initializer. Data Initializer, C Sync Akurat w tym przypadku, że to jest metoda asynchroniczna, nie musimy się zbytnio przejmować, ona się po prostu wywoła tam w tle i to zadziała, ale tak jak mówię, to jest najprostszy sposób, który po prostu yy, będzie działał poprawnie. No i zobaczmy teraz, czy to faktycznie zadziała. Um, no i aby się upewnić, to weźmy, odpalmy sobie nasze testy. Tylko musimy w naszym teście poprawić jedną rzecz, bodajże. Zobaczmy, czy nasz users controller test. Co on sprawdza? On sprawdza e-mail.com, tutaj musi być poprawione na test.com, czyli coś takiego. Więc zróbmy sobie dotnet test, no i zobaczmy, czy nasz test przejdzie poprawnie. Ok, brakuje nam jednej rzeczy tutaj. Eee, musimy poprawić nasz user-service-test. Czyli tutaj nam brakuje, oczywiście tu nam brakuje id w naszym teście. Unitowym. Bo się nie skompiluje, czyli tutaj oraz tutaj. Tu jest OK. Aha, jeszcze w naszym Create User Handlerze, czyli Create User Handler. Tu musimy sobie przekazać jakiś User ID. Więc akurat w tym miejscu na ten moment niech to będzie dowolny User ID przekazane z pożego naszego handlera, czyli Nugoid, czyli znowu dodnet test. Chwila prawdy, no i pięknie, wszystkie nasze testy przeszły i jak widzimy mamy również dodatkowe info odnośnie logowania. Więc mamy tutaj takie logi z naszego API, ale chwila, chwila, mamy info, 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 a gdzie są nasze logi? No więc co się teraz stało i czemu nie widzimy naszych logów? Zobaczmy. W naszym ASP.NET Core widzimy coś takiego. Poziom loga zaczyna się od traceout0, a kończy na critical równym 5. Czyli na przykład jeżeli ustawimy, że domyślnym poziomem logowania jest debug, to znaczy, że wszystko powyżej tego będzie wyświetlone, ale poniżej, czyli od jedynki w dół już nie będzie. No więc zobaczmy w naszych app settingsach, co my sobie zdefiniowaliśmy. Mamy coś takiego. App settings, log level default debug, no więc sobie spróbujmy to zmienić teraz na trace'a no i zobaczmy, czy nasze logi zadziałają. Chwilę prawdy. No i nasze logi te zadziałały. Jak widzimy mamy tutaj tracey wrzucone. Ehm, tylko akurat e, tutaj jest jakiś błąd się pojawił po drodze. Z ciekawego miejsca. OK. Dobra. Clear. Zobaczmy jeszcze raz. Okej, okay. a to ciekawe, co się teraz stało? Widzę, że jakiś kolejny, kolejna ciekawostka. Ach, już obawiam, co się stało. Chwileczkę. User repository get a sync. Okej, okay, okej. Okay. User controller tests. Ok, Sweet so data, uh, data-initializer, ok, a jeszcze sobie odpalmy teraz nasze API, .net run. Dobra, w API wszystko jest ok. I tutaj sobie również teraz zostawmy jeszcze logi na trace'a, aby zobaczyć, że wszystko się udało tak jak się miało dodać. Czyli tak dotnet RUN OK, jak widzimy, nasza metoda do tworzenia danych przeszła. Mamy tutaj naszego trace'a, czyli znaczy, że data initializing, data was initialized. Możemy to rozszerzyć na przykład o e, troszkę bardziej zaawansowane logi w takim prostym rozumieniu, czyli powiedzmy, że e, logger, log trace. To Created a New User e, o nazwie Username, coś takiego. OK. I poniżej będzie również dla naszego admina, czyli e, tak. OK. I poniżej dla naszego admina, Created a New Admin. OK. Jeszcze sobie odpalmy. Czyli Clear.NetRun. No, i jak widzimy, mamy procesem logowania, czyli wyświetlenia informacji bądź zapisania do pliku, w zależności w jaki sposób logowania wybierzemy. Również zaimplementowaliśmy obsługę kryszowania, czyli nawet takie, powiedzmy, dwa elementy infrastruktury tej poruszyliśmy. No i w końcu dopiliśmy, że tak powiem, nasz cały endpoint do logowania, logowania uczkownika użytkownika naszej aplikacji. Um, I teraz jeszcze jedna rzecz, którą chciałem się dzisiaj poruszyć. Tutaj sobie zobaczmy jeszcze jedną rzecz, co się coś z tym stało. Ewentualnie stawiam to na później. Get results. To let you want users contains more than one, okay. Okay, w our test, get user async, okay, user repository, uh, user data initializer. user od i, I. username test, ok, ok, no to by się zgadzało, także póki co to dostawmy, bo to jest jeszcze do zdebugowania, ale to co jeszcze chciałem poruszyć, jedna rzecz, to pamiętam, że ostatnio Patryk tam troszkę też o tych modelach domenowych coś tam podpytywałeś, tak nam było. I właśnie mamy tutaj gdzieś stworzony driver controller, czyli nasz kontroler od dodawania kierowców, i mamy stworzoną pustą komendę, która w sumie no jest zdefiniowana ładnie, ale z tego co pamiętam, to ten create driver handler, czyli nasz create driver handler, e, nic konkretnego jeszcze wtedy nie robił. No więc spróbujmy sobie go teraz w jakiś sposób zaimplementować, tak byśmy otrzymali po prostu komendę do tworzenia nowych kierowców. Więc przejmie naszego driver service w tym przypadku, czyli iDriverService service najpierw do samej definicji naszego serwisu. I dodajmy sobie tutaj nową metodę o nazwie create async, czyli będzie, ona będzie nam tworzyła kierowcę, przyjmie sam user ID na wejście. To będzie pierwsza metoda. I druga metoda o nazwie SetVehicle. Ona będzie nam będzie służyła do modyfikacji naszego pojazdu, ponieważ kierowcę tworzymy raz, ale możemy założyć, że jego pojazd możemy do. do Dowolną ilość jazdy modyfikować, czyli również przekazujemy nasz user ID, a następnie markę naszego pojazdu, nazwę naszego pojazdu, no i powiedzmy ilość siedzeń. Chociaż ewentualnie to mogło być brane, powiedzmy po marce i brandzie, no ale załóżmy, że dla prostoty chcemy mieć tak, tak, taką metodę, gdzie sami przekazujemy liczbę dostępnych siedzeń. Zatem w naszym driver serwisie dajmy sobie te dwie metody. Czyli tutaj będzie create a sync. Oczywiście muszę sformatować porządnie. Tak, tak. Tu będzie usuń, usuń. Ok. Ok, async. No i teraz musimy te dwie metody w jakiś sposób tutaj sobie zapisać, zaimplementować. No i to będzie jednak dość prosta operacja. Więc, na start, sobie użyjmy naszego user repository. Czyli dajmy sobie user repository jeszcze tutaj na wejście. User repository. I user repository. Ok. Czyli mamy tutaj przypisanie naszego repositorium, które będziemy używać poniżej. No i najpierw metoda odtworzenia naszego drivera. Czyli co robimy? Po kolei pobieramy użytkownika. Czyli user repository uh, get async user ID. Jeżeli jest nulem, no to wtedy rzućmy wyjątkiem. Prosty exception. Uh, powiedzmy, że user with ID, user ID was not found. Ok? Czyli pierwsza sprawa, następnie druga rzecz, czyli powiedzmy naszego drivera, czyli powiedzmy tak. Var driver, tylko w tym przypadku będzie driver repository. Get async dla user ID. No i tutaj, jeżeli driver jest różny od 0, no to chcę powiedzieć, że driver with ID already exists, bo nie chcemy być w stanie stworzyć drugiego drivera dla tego samego użytkownika. Czyli dwa proste sprawdzenia. No jeżeli wszystko się zgadza, to po prostu tworzymy sobie nowego drivera, czyli driver, to jest nowy driver od naszego, user, od naszego usera. Tu sobie przekażmy nasz obiekt, za chwilę to poprawimy. No i zapiszmy go do naszego repozytorium, czyli driver repository add async driver. Tu sobie poprawmy nasz konstruktor, powiedzmy, że zajmiemy na wejście naszego usera, czyli user user, user.id. No i sobie jeszcze będziemy chcieli trzymać nazwę naszego uczestnika, czyli po prostu tworzymy sobie ten nowego stringa, string name, czyli to będzie nasz username tutaj ustawiony, może być full name, ale załóżmy, że username. I analogicznie w naszym driver DTO poprawmy od razu driver DTO poprawmy od razu tutaj te dwa pola, czyli co musimy zrobić? Tutaj poprawiamy na te dwa i to na razie usuniemy, bo te chcemy mieć wszędzie DTOsy. Więc tu będziemy musieli zrobić wszędzie Vehicle Root i Daily Root DTO, ponieważ nasze DTOsy muszą zawierać inne DTOsy. Nie mogą zawierać i zwracać modeli naszego do, naszej domeny. Więc to musimy usunąć na ten moment. Więc to będzie nas taki prosty DTO, póki co. Mam poprawiony driver. Um, no jest OK. No więc teraz druga metoda. Ustaw pojazd. Czyli tak. E, pobierz drivera. Czyli nie możemy to skopiować. Z tym wyjątkiem. O, przepraszam, driver service. Z tym wyjątkiem, że jeżeli jest nulem, to wtedy mówimy driver user ID wasn't found. Bo tutaj chcemy się upewnić, że akurat nasz kierowca istnieje. Nie możemy przypisać pojazdu do kierowcy, który nie istnieje. No i wołam metodę driver vehicle, którą sobie zamiast zaraz stworzymy. Ona na sobie na wejście te nasze trzy argumenty, czyli nasz brand, name oraz seats. I możemy na końcu naprawdę wołać metodę z czyli await driver repository, update async driver. Tutaj sobie taką metodę wygenerujmy, czyli ctrl możemy sobie stworzyć tam metodę. To będzie taki bardzo prosty void. No i co nam ta metoda zrobi? No, Ta metoda będzie również bardzo trywialna. Po prostu stworzy nam nowy Vehicle, czyli Vehicle równa się new, przynajmniej tylko Vehicle create. Mamy to ładnie opakowane, brand, name, seats. Zaktualizuj naszą datę updated at na DateTime UTC now. Czyli zgodnie ze standardem. Tutaj ma być Protected pole. Sobie również przekażmy naszą, naszą datę aktualizacji do User DTOsa. Możemy tutaj trzymać. Przepraszam, do Driver DTOsa. Od razu zmapować. No i tak naprawdę to jest e, tyle. więc nasz handler od Create Driver. Po prostu wywoła nam naszą metodę Driver Service Create async Comment. User ID, a następnie, idąc dalej, tym flow, driver service, set vehicle, czyli comment, user ID, no i przekaż nasz brand, comment, vehicle brand i tak dalej, czyli niech to będzie dla prostoty. Przypomnijmy sobie nasz pojazd do zmiennej wcześniej, aby się nie powtarzać, czyli command vehicle, zatem vehicle brand, vehicle name oraz vehicle sits. Taki, taki bardzo prosty handler, i w sumie ten nasz handler będzie wyglądał dokładnie tak. Nic więcej tutaj nie chcemy mieć, no i na sam koniec nasz driver controller. Więc stwórzmy sobie tutaj w naszym kontrolerze e, dodatkową metodę typu get, która nam zwróci wszystkich driverów. Czyli to będzie HTTP e, get. Tutaj nic na wejście nie chcemy, mieć żadnych argumentów póki co. Więc po prostu będzie e, drivers równa się driver service. Tylko musimy go sobie oczywiście najpierw tutaj wczyknąć, Czyli znowu i driver service. Service. Ok. Driver. Service. Driver service uh, driver service. I tu będzie metoda o nazwie Browse Async, którą sobie teraz stworzymy szybko, która po prostu nam zwróci wszystkich dostępnych kierowców w naszym API, czyli tutaj zwrócimy sobie JSONa od Drivers, stwórzmy sobie taką metodę, o, znowu Ctrl po przypadkiem. Czyli przejdźmy, to będzie taka metoda, będzie nam zwracała listę, czyli ienumerable, przynajmniej kolekcję ienumerable od driver DTO. Dokładnie coś takiego. Tak. Analogicznie sobie służmy do naszego user serwisu też taką metodę, abyśmy byli w stanie przeglądać użytkowników, czyli do naszego user serwisu sobie również dodajmy, bo to będzie dokładnie to samo, tyle że user DTO. No, i teraz bardzo prosta implementacja, czyli naszym driver serwisie mówimy tylko tyle. Um, zaimplementuj tą metodę. Implement a, implement interface. Czyli to. Przeżyćmy sobie tutaj powyżej. Ok. Browse async. No, i tutaj zróbmy tak. E, drivers równa się await and driver repository get all async powiedzmy. dla spójności sobie również dajmy na browse async. więc sobie nazwę tutaj na browse async. czyli driver repository uh, repository będzie również browse async, wszystko się zgadza. Um, i po prostu na sam koniec mapujemy, czyli mówimy tak mapper map i od IEnumerable od uh, driver czyli zmapuj to na IEnumerable od driver DTO dla naszej kolekcji drivers. Czyli bardzo prosta metoda, która nam pobierze użytkowników i zmapuje ich na kierowców. Tutaj oczywiście, jeszcze nawias ostry. Wszystko się zgadza. No i weźmy teraz, skopiujemy do naszego user serwisu. Dajmy dokładnie to samo, tylko będzie inny model. Czyli będzie user DTO. Czyli user DTO. User. Tu będzie oczywiście user repository na wejściu. W naszym i user repository również metoda o nazwie browse Async, poprawmy. Więc tutaj się dalej wszystko zgadza. No i teraz w naszym driver, kontrolerze mamy metodę, która nam pobierze wszystkich kierowców. No i w naszym users controller również sobie dodajemy taką metodę, czyli wrzućmy ją też na przykład tutaj, albo na samą górę. Powiedzmy tutaj, GET i to będzie również User Service, Browse Async z naszych wszystkich użytkowników. Um, no i to jest tyle. I na sam koniec jeszcze zainicjalizujmy sobie jakiś kierowców, czyli dajmy naszego Data Initializera kierowców. Mamy już taką klasę, możemy ją w łatwy sposób e, rozszerzać o kolejne dane do dodania. No więc tutaj sobie przekażmy jeszcze na wejście szybko Driver Service, czyli i e, Driver Service. OK, przypiszmy do naszego pola, Read only, driver service, i wywołajmy po kolei dwie rzeczy. Czyli mamy naszego użytkownika zarejestrowanego, kolejność jest tutaj ważna, czyli będzie znowu add i mamy driver service, async dla naszego user ID powyżej. Pierwsze, pierwszy task i po, drugi task dla naszego drivera Driver Service set vehicle async, czyli set vehicle option. Tutaj mamy async, poprawmy nazwę, poprawmy nazwę na async, wszystko się zgadza. Data Initializer jest ok, czyli set vehicle async. No i założymy, to będą bardzo bogaci kierowcy, czyli naszego user ID, naszego kierowcy będą wszyscy jeździli BMW 8. Nie wiem ile ma, czy czy trzy miejsca, czy 5? 5, dobra, dałem 5 to będzie super BMW 8. No i teraz zobaczmy: odpalmy sobie nasze api, odpalmy nasze api. Powiedzmy jeszcze tyle, że uh, created um, created new and new driver for username, czyli dotnet run. Eee, aha, Musimy zap oczywiście niezapisane pigi tutaj, mamy cztery zapisane, więc klikam tutaj save all, bo nie, bo nie było autosave'a, na tym się może złapać, zwłaszcza jak się komituje jakieś rzeczy do repozytorium, niech coś się nie zapisze, więc trzeba uważać. Ale zawsze, zawsze warto jest, znaczy nie warto, zawsze trzeba skompilować i przetestować projekt przed komitowaniem dalej także. Jak widzimy, nasze logi ładnie zdziałały, dodaliśmy sobie tutaj nowych użytkowników oraz nowych driverów, dla nich porobiliśmy, mamy również trzy konta administratora. No i teraz zobaczmy w naszej przeglądarce. Localhost 5000 slash users. Piękna lista użytkowników w naszej aplikacji oraz localhost 5000 slash drivers. Piękna lista kierowców w naszej aplikacji. Więc jak widać dzisiaj całkiem sporo zrobiliśmy, bo trzeba, <laughs> trzeba podkręcić tempo. Mamy porusz, tak powiem dokończony temat uwierczelniania w postaci endpointa, handlera, mechanizm kaszowania, mechanizm logowania danych na, w postaci używając tego domyślnego iLogera z frameworka ASP.NET Core, i następnie mamy endpoint do naszych kierowców oraz common handler dla tworzenia konta, jakby kierowcy. Więc o strony implementacji to jest na tyle dziś. Powoli sobie to przetrawcie. No i teraz Patryk, jakiś temat na koniec. Temat będzie ten, co został niedokończony ostatnio. Że powiem, nie darczyliśmy go nawet, ale już o nim wspomniałem. Aha. Czyli dlaczego w tej branży programiści tak często zmieniają pracę? W innych branżach raczej nie spotyka się tego tak jak bardzo w, w programowaniu, więc może ty masz jakieś zdanie na ten temat? Dlaczego tak jest? Ja tego przepuszczam. Okay. Jestem chętny Twojego zdania. Ciekaw. Okej, okay, czyli jednym słowem, nie jednym, ale wieloma, temat temat na dziś: dlaczego programiści szybko zmieniają, tak często zmieniają pracę? Bo mogą. Nie no, dobra. Dobra, rozwijając, rozwijając temat dalej, żeby, żeby trochę bardziej się o nim o, powiedzieć. No dobra, to do wtedy w tym odcinku w takim razie. Tak, to, to jest tyle z różnych rozmów na dziś. Więcej w kolejnym odcinku. Kończymy temat. Nie no dobra, teraz już na poważnie zagłębmy się w to, bo to jest ciekawe w sumie, czemu tak się dzieje. No więc tak. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim... Przede wszystkim mi się wydaje, że to jest rutyna, bo tak się złożyło, że my jako programiści jest straszne na nas sanie, że tak powiem, nasze usługi. Łatwo można schakać po firmach, co drugie oferują lepsze zarobki. No i tak naprawdę po pewnym czasie, gdy już jesteśmy na pewnym dobrym popie finansowym, to, co nas motywuje, w sumie to, co nas powinno motywować od początku, jest to, w jaki sposób my się możemy rozwijać jako programista, czyli e, czy dany projekt, na którym pracujemy jest ciekawy, czy my z niego dużo wyniesiemy, czy poniesiemy swoje kompetencje, czy nauczymy się jakichś nowych wzorców, nowej architektury i tak dalej. Jeżeli tego nie ma, no to wtedy zazwyczaj zmieniamy pracę i tak to było w moim przypadku, chociaż nie zawsze, ale zazwyczaj. E, przykładowo miałem, e, pracowałem raz w jednym miejscu, gdzie miałem przeskok finansowy dwukrotny w porównaniu do poprzedniej pracy, ale zrezygnowałem okresowo, zrezygnowałem dość szybko, i tak wytrwałem tam dość długo, za długo, ale zrezygnowałem dość szybko, ponieważ naprawdę to, że nie było tyle, że ja w tej pracy stałem w miejscu, czy na przykład nie rozwijałem się pod tym względem, że to, co miałem, miałem, tylko implementowałem to robię jakąś czymówkę, tam po prostu pewnym kątem zacząłem się cofać. Ja musiałem tam, tak powiem. Implementować, mówić o rzeczach, które warto zaimplementować, które wydawały mi się postawań postaw. Czy to jakiś np. kontener IOC, czy jakieś poprawne testy, tego typu rzeczy. No myślałem ze znajomymi, łapaliśmy za głowę, co tam się dzieje. Więc, w moim rozumieniu, e, po prostu podstawą jest e, no nie popadać w rutynę w pracy, a żeby w nią nie popaść, no to musimy pracować nad czymś ciekawym, bo inaczej programista powie: Papa. Pa", e, bo tak, powiem tak, jeżeli ktoś zaoferuje lepszą stawkę, to również jest do rozważenia. Jak ktoś zaoferuje lepszą stawkę i lepszy projekt, to prawie na pewno programista zmieni pracę. chyba że jest jakiś mega lojalny czy coś ten deseń. Ale jeżeli ktoś zaoferuje lepszą stawkę, bo powiedzmy dwa razy lepszą, to ok, to tam są w stanie niektórzy zmienić. Ale ktoś zaoferuje lepszą stawkę, ale um, projekt będzie nie będzie ciekawy, no to tutaj już. Taka zmiana pracy zwyczaj szybko następuje, bo jednak, jakby nie patrzeć, przychodzimy do tej pracy. Przynajmniej ja przychodzę i też większość z Was podejrzewam, aby w jakiś sposób połączyć tą pracę, po prostu aby to była dla nas pasy, nie? programowanie, aby, to się, aby się ciągle rozwijać, w jakiś sposób uczyć, a nie tylko po prostu odklepać swoje parę godzin nad czymś, jakąś żoną utrzymaniówką, czy migracją danych, czy cokolwiek innego, no i iść do domu, prawda. Więc. Ja to tak przynajmniej ja tak na to patrzę. Pomijam już kwestie związane z niewypłacaniem faktur na czas, jakieś dziwnego, dziwne przeklęty, bo z tym się również spotkałem, tak jak podejrzewam wiele osób. Ale po, po, pomijam takie krzywe akcje, bo to raczej. E, no dobra, może nie margines, to się zdarza może zbyt często nawet, ale jednak to, to nie jest na szczęście ża, żadna norma. No ale poza tym to jak dla mnie tylko i wyłącznie chodzi o możliwość rozwoju i ciekawych projektów. Nie wiem, jak u ciebie, ale. To się to wszystko zgadzam, ale wiesz, ja to nie, mam, nie zmieniałem pracy jeszcze. Nie? <laughs> za, 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 za cienki jestem w tym puszczach, jeszcze za, za młody. Ale no z tym niepłaceniem faktur, to mnie zaciekawiłeś, że tutaj też takie rzeczy potrafią. No, być... niepłacenie typu wiesz, już jest wypłata, ale ktoś tam z góry jeszcze nie dostał faktury od klienta i się spóźni dwa tygodnie, i takie tam, no to też to, to trochę niepoważne jest, ale no, to też się w wielu firmach zdarzało, jakby nie patrzeć. No, Zresztą nadal się zdarza, także no cóż. No to, to słabe, nie? Ale to są raczej spore z paradyzmem przypadki. Yy, także. Znaczy, ja, ja od Ciebie dodam, że jeżeli ja bym miał zmieniać projekt, załóżmy, byłbym już bardziej doświadczony i zmieniać pracę, to no wiadomo, wiadomo, czy jednym czynnikiem jest jakieś tam pieniądze, tak? Wypłata, ale też dużym czynnikiem jest yy, na no, my pracujemy. Gdzieś w biurze to na pewno lokalizacja. A to tyle to prostu... o tym nie pomyślałem? Faktycznie, lokalizacja to, jest... to może być ważny wa czynnik, to prawda. Tak, jeżeli mamy spędzać, nie wiem, półtorej godziny dziennie w, w jedną stronę dojeżdżają do pracy, to może być to nużące To i prawda, to prawda. W końcu ktoś zmieni tą pracę. A jeżeli ja bym miał zmieniać, to raczej bym patrzył właśnie na użyte przykrowe frontendzie, tak, na używane technologie, na komunikację z Teamem, no i na ciekawy projekt. Jeżeli ja bym zmieniał pracę, to takie byłyby czynniki, według mnie decydujące. Tak, znaczy u mnie e... też zaważyło to, że, właśnie w jednej pracy, w tej, którą potem zmieniłem, było, fajne było to, że był międzynarodowy zespół, że byliśmy w Belgii, pracowaliśmy trochę też e, tam. Siedzieliśmy tydzień w Antwerpii, super ładne miasto. Ogólnie Belgia jest mega pięknym krajem, polecam się przejechać kiedyś. I to też było fajne, no bo jednak e, ten angielski był na co dzień w pracy, był jakiś zespół z zagranicy, trzeba było z nimi się dogadać, trochę inna kultura. Ale poza tym, jeżeli chodzi o strony chodu, no to jednak już później e, ciężko mi było dłużej tam przeżyć, <głos》>, że tak powiem. Kolega zresztą również e, kilku tam zrezygnowało niedługo po mnie. Zatem, zawsze pomijając właśnie to, lokalizacja również jest ważna, zarobki, ale jednak e, możliwości rozwoju i jakiegoś ciekawego projektu to jest chyba zawsze priorytet numer jeden, mi się wydaje. No, w innych branżach jest trochę inaczej. Raczej tam, czemu ja mam doświadczenie w budownictwie, było tak, że. Raczej zostawało się do końca kontraktu, no, na przykład w drogach, jak się budowało drogi, no to wiadomo, na przykład dwu, kontrakt, mhm. tak? To się zostawało do końca, bo no, nie wiadomo, gdzie znaleźć lepszą pracę, a potem jeszcze szukało, ale nie spotkałem się po prostu, że się coś zmienił w trakcie, nie? Po prostu było raczej tak, że przez, branża budowana trochę przesycona była, chyba teraz nadal dalej jest, nie? że po prostu w tą pracę ciężko było dostać jakieś tam sensowne pieniądze, zazwyczaj jak ktoś oferował zmianę pracy, zazwyczaj oferował na lekko minimalnie większą stawkę. A no tak, tak. No to w innych branżach I to podejrzewam jak to może w ogóle. Tam pam lekko minimalna inna stawka i zazwyczaj to się wiązało z jakimś gorszym dojazdem, bo z czymś, więc tak naprawdę. No tak, w innych branżach to podejrzewam w wielu branżach, to jednak e, głównie, głównie są pieniądze, ale w IT jest tak, że po tych par latach się trafia często na ten taki próg. Jeżeli ktoś się nie rozwija dalej w inne sposoby, sposoby, no to zostaje na tym suficie zarobkowym, no i wtedy tylko zmienia bazując na projekt najczęściej. Tak, tak, to raz. Ja już taki, że tak powiem, tak się zorientowałem, tak się rozmawiałem z nami myślę, że takie 15 albo dwie dychy to jest taki próg, już nie. No. Że nawet taki senior już mega senior zarabia, a co, czy wie coś więcej, no to już zależy gdzie pracujesz i w jakim kraju. No i czy robisz coś poza tym, nie. Czy to się, masz jakieś inne źródła. Czy może jakieś szkolenia organizujesz, czy może coś jakiś mega kotem, czy coś wtedy. No tak, testowanie. No, to testowanie. wzrasta, nie? Ale tak, jest, jest ściana, i że tak powiem, to już teraz odchodzimy na zarobki znowu, ale to jest ciekawy temat, ale że tak powiem, pomiędzy zarobkami programisty, a na przykład w branży budowlanej, czym mamy więcej doświadczenia, to taka, taki próg się, ta, ta różnica się strasznie. Zwęża. Mhm. Bo w budownictwie też można te dwie dychy zarobić, nie? jakby nie było. No pewnie tak, ale. Tam trzeba mieć jakieś na przykład stanowisko, nie wiem, dyrektorskie, tak, czy tam dyrektor kontraktu, czy kierownik budowy, ale można. Bardzo dużo poświęcenia to wymaga, ale też można, ale tutaj zdecydowanie jest łatwiej, tak, szybciej. No, zdecydowanie. CDL, ITP i inny team, i, i, tak, międzynarodowy, tak dalej. Możliwość wyjazdu gdzieś za granicę pracy zdalnej. Dużo plusów. No ale ogólnie tak, tak, też się zgodzę z tym, że bo według mnie nawet ważniejsze od pieniędzy jest to, co się robi czy się masz w tak, tego. Bo jest tak, bo jak jesteś ten dobry, to pieniądze zawsze przyjdą prędzej czy później, także. Tak, ja też się zgadzam, że też tam jak wybrałem pracę, nie byłem taki, że miałem do wyboru 10 firm, tak? Ale też tam miałem pomiędzy dwoma filmami i wybrałem po prostu filmy, w której pracuję na nowych technologiach, i tam Team jest taki młody w miarę Aha. i. I jest po prostu ciekawe rzeczy, robią, a nie w pracy, tak powiem, na jakichś tam przestarzałych technologiach, jak, jak utrzymaniówka. No, to jest najgorsze. Wiadomo, nie? I tak naprawdę wziąłem świadomie mniejszą kasę, ale za, za to, żeby się rozwikłać. No, to procentuje. zawsze też. Tak jest, więc chyba tym podsumujemy ten temat, że. No. Bo, bo mogą. Bo mogą, bo mogą, dokładnie. tak. Dobra, no to co, dzisiaj dobre tempo było, za niedługo kolejny odcinek żeby to powoli spinać całość, więc no co, zostaje się pożegnać i w takim razie do zobaczenia i na razie wszystkim, cześć. Do zobaczenia, cześć.